Siemanko boczki, z tej strony Lisek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Po raz kolejny mam przygotowany dla Was skład za 11 milionów końców. Postanowiłem troszeczkę zmienić ten skład, bo potrzebowałem świeżości. A Was w tym momencie poprosiłbym o to, żebyście dali znać w komentarzu, czy chcielibyście powrotu Akademii Liska. Jeśli tak, to jaki temat najbardziej Was nurtuje, jeśli chodzi o FIFA 18 i jaki temat chcielibyście, żebym poruszył jak najszybciej? Coś tam się dzieje w mojej głowie, coś tam się planuje, zobaczymy, czy to wypali. Zostawiamy łapkę do góry, subskrypcja kanału, czerwony przycisk tam na dole, 101 tysięcy jest już bardzo, bardzo blisko, a my lecimy ze składem. Budowanie tego składu pokażę Wam w formacji 4-2-3-1, czyli taka formacja, którą najczęściej rozgrywamy spotkania Foot Champions. No i na pierwszy ogień idzie bramkarz, a na bramce Samir Handanović, popularny Sławek. Postanowiłem, że zmienimy tutaj Dawida De Gea i kupimy Samira Handanovicia. Na początku były plany kupienia zwykłej karty, jednak doradziliście mi na live, żeby kupić Super Informa. No i co mogę powiedzieć o tym zawodniku? To, że na pewno jest to karta konkurencyjna w porównaniu do Dawida De Gea. Moim zdaniem w takich ciężkich sytuacjach, kiedy piłka już leci w samo okienko bramki albo ogólnie podczas longshotów, Samir zachowuje się lepiej, lepiej broni te strzały aniżeli Dawid De Gea. No i jakiś taki jest chyba pewniejszy, tak mi się wydaje na ten moment. Co prawda dopiero zagrałem tym bramkarzem 45 spotkań, ale na ten moment jestem naprawdę bardzo zadowolony z niego. No i póki co na pewno zostaje w moim klubie. Zobaczymy. Styczeń oczywiście jest takim miesiącem testowym, jeśli chodzi o mój skład, bo wiadomo, że koncentrujemy się na lutym. Wtedy są też eliminacje do regionalsów. No i wtedy spróbujemy dać z siebie wszystko. Wszystkie konie ruszą wtedy do ataku i miejmy nadzieję, że pójdzie mi troszeczkę lepiej aniżeli w listopadzie, bo przypominam, że w listopadzie zabrakło mi jednego spotkania wygranego i polecielibyśmy sobie do Barcelony na koniec stycznia. Na prawej obronie Kyle Walker. On się oczywiście tutaj nie zmienia. Kyle Walker kupiony za 52 tysiące, już rozegrał ponad 700 spotkań w moim klubie. Moim zdaniem jest to najlepsza karta aktualnie na prawej obronie. Konkurować może jedynie z nim tak naprawdę Antonio Valencia. No ale Antonio Valencia kosztuje... Antonio Valencia oczywiście w formie. Antonio Valencia w formie kosztuje notabene 500 tysięcy, 600, coś takiego. No więc na ten moment wolę tą kasę zainwestować w jakąś inną kartę. Obok Kyle'a Walkera jest Rio Ferdinand, który no, był planowany na spalenie oczywiście, na przepalenie, ale no, miejsce 101 nie pomogło. Nie pomogło w zbudowaniu karty Prime Rio Ferdinand, bo planowałem tamtą ikonę przepalić. Na Blonka też tak troszkę mi szkoda, więc póki co zostaje Rio Ferdinand. 820 spotkań w moim klubie, 14 bramek, 13 asyst. No topowy bramkarz, topowa karta na środku obrony, tak? Tutaj chyba nikt się ze mną nie będzie kłócił, naprawdę fenomenalnie tą kartą się gra. Czuć różnicę, aniżeli się gra czy to Baim, czy tak jak w tym momencie pykamy sobie Kostasem Manolasem, który rozegrał też póki co 45 spotkań w moim klubie, ale czuć naprawdę różnicę, że Rio Ferdinand, no on daje ten spokój, i taką pewność tej defensywie. Manolas, podobnie jak Baj, myślę, że mimo wszystko porównałbym go do Erika Bajego, chociaż troszkę lepszy. Po jednym Foot Champions mogę stwierdzić, że delikatnie jest lepszy, no ale już nie omieszkał zawalić nam tutaj bramki. Jednej, dwóch, no trzeba by było to przeanalizować dogłębniej, ale na pewno jest karta solidna również, troszeczkę lepsza od Bajego. Zobaczymy, jak się ta sytuacja będzie kształtować później, bo docelowo w mojej głowie jest duet Ferdinand, Magellan, popularnie Rio, wersja Prime oczywiście, no i do niego tutaj, żeby wleciał Paolo Maldini, wersja chyba 92, on tam ma dużo, dużo tempa, zobaczymy, czy się to powiedzie, bo Maldini kosztuje 1,5 miliona końców, więc temat jest, bym powiedział, ruchomy. Na lewej obronie Aleksandro, najlepszy lewy obrońca w grze. Bez dwóch zdań, myślę, że już bardzo dużo o tym zawodniku wspomniałem, więc tutaj nie będę dodawał ani słowa, ponieważ no, jedynie konkurować może z nim Roberto Carlos, ale Roberto Carlos kosztuje w tym momencie około 1 miliona końców, więc spokojnie, Alex, miejsce tutaj dla Ciebie jest pewne. Na pozycji środkowego pomocnika defensywnego razem ogólnie będzie dwójka tych SPD-ków, więc może tak to powiem. Patryk Vieira kupiony za niecałe 2 miliony końców. Wiem, mocno już spadł.
Kupowałem go oczywiście przed wersją Prime tej karty, więc tutaj no, cena musiała spaść tak naprawdę, jak wyszła ta jego lepsza wersja, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony. Najlepszy śpedek w grze, no lepszy jest chyba jedynie ten Prime, chociaż też się zastanawiam nad tym, bo Prime ma mniej tempa. No, tutaj 160 meczów rozegranych, 18 bramek, 18 asyst, ale on nie jest od tego. On nie jest od tego, on jest od spokoju, od dawania spokoju w obronie, od pozostawiania, po prostu nie pozostawiania tak naprawdę napastników mojego przeciwnika w spokoju i szarpania każdego jednego, który chce się zbliżyć do Samira Handanowicza czy jakiegoś innego bramkarza, którym w tym momencie się posługujemy. Obok Vieiry oczywiście Le Homblon, popularny Le Homblon, którego polecam tak naprawdę wszystkim, komu tylko w zasadzie mogę. Słyszałem, że ostatnio Ksenku, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, sobie z tego blonka skorzystał i sobie nim ciśnie i jest bardzo, bardzo zadowolony. No ja tak samo jestem z tej karty zadowolony od w zasadzie samego początku. Tutaj jest wersja oczywiście niewymienna, którą trafiliśmy za Top 100 Food Champions. Już ma 360 meczów rozegranych, ale poprzednia wersja miała oczywiście dużo, dużo więcej meczów rozegranych. No i zobaczcie te statystyki. 17 bramek, czyli tyle samo co Vieira, no i 56 asyst. Co prawda Lohon ma tutaj dwa razy więcej spotkań rozegranych, no ale to i tak jest ciekawa statystyka w porównaniu do Patryka Vieiry. Więc postawiłem tutaj zdecydowanie na dwójkę francuskich pomocników. Można powiedzieć, że jest to duet rodem z Premier League, ponieważ tam bardzo często widujemy Pogba Bakayoko albo Kante Bakayoko. No tutaj troszkę budżetowo poziom wzrasta, ale narodowość zostaje ta sama. Pokażę Wam teraz napastnika, co ciekawe, nie wiem dlaczego się tak przełączyło, ale jest napastnik, nowy napastnik, wcześniej był tam Luis Suarez, którego jeszcze mamy w tym klubie, ponieważ będziemy starać się pograć Gfinity, no ale jest Luis Hernandez, karta Prime, 90 overalla, 92 tempo, 88 strzelania, no i kupiony za ponad milion końców, rozegrał tak samo, 40 meczów w moim klubie, 24 bramki, 13 asyst. Co mogę powiedzieć o tym zawodniku? To, że chyba mimo wszystko jest to karta, której nie warto kupować za tyle końców. Mam dziwne przeświadczenie, że ta karta nie odbiega zbyt mocno w porównaniu do Luisa Suareza. Wykończenie tej karty, które jest no mimo wszystko tutaj ustawione na 91, to jest one delikatnie gorsze niż Luis Suarez, do tego trzy gwiazdki słabszej nogi powoduje, że Luis Suarez jest bardziej kompletny i ja nie widzę takiego różnicy w tempie, przynajmniej na ten moment, bo Suarez ma oczywiście 80 tempa, Luis Hernandez imiennicy 92 tempa, no ale mimo wszystko w mojej grze, gdzie ja gram dosyć pasywnie, może nie pasywnie, to jest złe słowo, ale gram dużo piłką i ci zawodnicy nie muszą aż tak szybko biegać, przynajmniej no, nie widać tej różnicy. Nie widać tej różnicy w mojej grze i zobaczymy, bo planowany jest tutaj Thierry Aury, wersja oczywiście Prime na miesiąc luty, zobaczymy też jaki będzie pago opening na toty, bo jest planowany. Więc to wszystko jest tutaj zależne od wielu czynników, ale na ten moment jest to karta na pewno dobra, ale myślę, że chyba Suarez w tej cenie, w której jest, bo Suarez kosztuje 400 tysięcy, jest kartą lepszą. Na środkowym pomocniku ofensywnym, na tym środkowym, aktualnie występuje Rudy Hulit za 4 miliony końców prawie, 88 tempa, Boże, co ja będę tutaj Wam wymieniał, zobaczcie te statystyki i wywnioskujcie sami, samodzielnie, jak Wam się ta karta podoba wizualnie, a potem wejdźcie na live'a mojego i zobaczcie, jak często się denerwuję na tą kartę, która nie trafia dobrych sytuacji. Ale no, najlepsza karta aktualnie w moim klubie, nie ma lepszej karty w tym momencie w moim zespole. Może kiedyś się pojawi Ronaldo, Nazario de Lima, 94 albo jeszcze Prime, to wtedy będę mógł chyba powiedzieć spokojnie, że mamy najlepszą kartę w klubie. Mamy lepszą kartę od Hulita, ale na ten moment Hulit jest tą kartą najlepszą. No wysoki chłopak, umie strzelić, umie podryblować, nie boi się wejść pole karne, nie boi się też z bara komuś przyciągnąć. Klasa, naprawdę polecam każdemu, kto może sobie pozwolić na tego zawodnika. Na lewym środkowym pomocniku ofensywnym jest Leo Messi. Leo Messi rozegrał już ponad 600 meczów w moim klubie, 300 bramek, 350, 300 asyst.
No i co mogę powiedzieć? Chyba najlepszy prawy napastnik w grze. Nie ma chyba lepszego, bo rywalizuje jedynie z Garethem Bale'em. O Bale'u to ja wszystko chyba tak samo powiedziałem. A o Leo Messim też chyba wszystko powiedziałem. Fenomenalne wykończenie, fenomenalna lewa noga, prawa noga w sumie też. Finezyjny strzał wchodzi jak masło. Polecam tego zawodnika. Czekamy tylko na Besta. Georgie Best niech wraca do tej FIFA, bo co on robił w 17, to głowa mała. No i ostatnim zawodnikiem jest oczywiście Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ponad 800 meczów w moim klubie, prawie 1000 bramek, 600 asyst, nieco ponad. I on oczywiście gra na napastniku, teraz to pomyliłem, bo Hernandez gra na prawym środkowym pomocniku ofensywnym, a Cristiano Ronaldo gra na napastniku, na takiej szpicy definitywnej. No i tak to wygląda, moi kochani. Myślę, że też tutaj nie trzeba Cristiano Ronaldo w żaden sposób podsumowywać inaczej, aniżeli słowem kompletna karta. Wiem, że tutaj zagmatwałem się językowo, ale myślę, że naprawdę ta karta jest warta swoich pieniędzy. Byczki, w meczu wygląda to w taki sposób. Chyba tutaj nic więcej dodawać nie muszę, jedynie pokażę Wam moją własną taktykę, o którą bardzo często się dopytujecie, mimo tego, że jest ona już na tym kanale. Jest już ona na tym kanale, no ale macie ją ponownie, nic się ona w zasadzie nie zmienia od listopada, października, września, nie, października. Na pewno się ona nie zmienia kompletnie. Zobaczmy jeszcze wytyczne, jakie ustawiam w trakcie meczu. Boczni obrońcy oczywiście zostawaj z tyłu. Środkowi pomocnicy defensywni krycie indywidualne i zostawaj z tyłu. Środkowych pomocników ofensywnych nie ruszamy kompletnie. Nawet na nich nie spoglądamy podczas ustawiania wytycznych. No i napastnik Cristiano Ronaldo, wbiegaj za plecy obrońców i naciskaj na obrońców. A więc moi drodzy, tak wygląda mój skład za 11 milionów końców. Za niedługo Team of the Year, 15 stycznia, z tego co słyszałem. No i miejmy nadzieję, że od 15 stycznia będziemy ten skład wzmacniać. Będziemy rosnąć jeszcze bardziej w siłę, będziemy zdobywać jeszcze więcej końców. No i mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi na otwieraniach paczek podczas Team of the Year na streamie, bo wierzę Was mocno, bo otwieranie paczek z Wami to naprawdę jest duża radocha w porównaniu do samodzielnego otwierania. W tym odcinku, moi kochani, to by było na tyle. Łapki do góry, subskrypcja kanału, Road to 101 tysięcy subów i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, siemano!